Witajcie. Kończąc już całą serię nagrań, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że cierpliwie wysłuchaliście mnie. Ja wiem, że te nagrania były długie i mam nadzieję, że słuchało się ich w miarę z przyjemnością. Ja oczywiście mam o wiele więcej do powiedzenia, to powiem wprost. Tych rzeczy, które działy się w moim życiu przez tych wiele lat, jest o wiele więcej. Jak gdybym to wszystko chciał powiedzieć, to myślę, że trzeba było to słuchać parę dni albo i dłużej. Nie chciałem tego robić. Mam nadzieję, że obraz, który Wam przedstawiłem, jest w miarę spójny i taki przejrzysty, że ten przekaz, że Pan Bóg jest z wami i chce wam pomóc, chce być w waszym życiu, tylko musicie się na to otworzyć, że on jest w miarę czytelny. Chciałbym, żeby to świadectwo było świadectwem tego, że jeżeli tylko otworzymy się na działanie Pana Boga, to on zmieni nasze życie o 180 stopni. Wasze życie będzie pasmem sukcesów. Wasze życie będzie rajem tu na ziemi. Chciałbym, żeby... Ja jestem... Ostatnio sobie postanowiłem, że chciałbym pójść prosto do nieba. Słuchałem e-booka na YouTube. Jest to opowieść Mary Simons o duszach czyśćcowych, gdzie ona opowiada, że no różne tam opowieści są o tym, jak to dusze czyśćcowe do niej przychodzą z różnymi prośbami, tak? I ona mówi, że czyściec to jest oczywiście takie miejsce, gdzie teoretycznie trzeba się oczyścić właśnie z tych różnych grzechów, których się nie oczyściliśmy tu na ziemi. Nie jest to przyjemne miejsce i siedzenie w czyściu nie jest żadną przyjemnością, że dusza tam cierpi. Dużo się zacząłem modlić do tej pory za duszę mojego ojca, który umarł już 2 lata temu i mam przeczucie, że on tam wylądował. Co chciałem powiedzieć, że pojawiła się we mnie taka chęć, taka myśl, że ja chciałbym iść prosto do nieba. Chciałbym uniknąć czyśćca. Chciałbym, żeby po tym, jak tu moje ciało umrze na ziemi, żeby moja dusza poszła prosto do nieba. I staram się tak żyć, żeby mógł ten cel osiągnąć. Życzę Wam tego samego. Życzę Wam, żeby Wasze życie było pasmem cudów, żebyście Wy byli tu już święci na ziemi. Cokolwiek to znaczy w Waszym życiu, bo u każdego to może oznaczać co innego. Każdy jest w różnej sytuacji. Tak, żebyście umieli pomagać sobie i pomagać innym. Żebyście myśleli o swoich zmarłych i modlili się za nich. Żeby wasze życie było przepełnione modlitwą. Nie tylko taką tradycyjną, w sensie, nie wiem, różaniec, koronka, jakieś różne litanie. Modlitwą jest solidna praca. Modlitwą jest pomoc drugiemu człowiekowi. Modlitwą jest zabawa z dzieckiem, znudzonym. Modlitwą jest, nie wiem, posprzątanie domu albo zrobienie zakupów, chociaż ci się strasznie tego nie chce. To jest modlitwa. Więc to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się nagranie podobało i że mój przykład będzie dla Was budujący. To tyle. Trzymajcie się, niech Pan Bóg będzie z Wami. I tak jak powiedziałem, dla ludzi, którzy przesłuchali te wszystkie nagrania, w ogóle, którzy słuchali tych nagrań, następna nowenna pompejańska będzie w Waszej intencji. Trzymajcie się i do usłyszenia, a może do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!